Pomysł, aby ten charakterystyczny obiekt przybydgoski miał swojego patrona, spotkał się z różnymi reakcjami kibiców czarnego sportu. W sieci kibice wymieniali się różnymi pomysłami. Dotyczyły one najczęściej żużlowców, którzy swojej kariery związali z piską Polonią. Podczas ostatniej sesji radni głosowali nad projektem uchwały w tej sprawie, co wywołało dyskusję wśród radnych. Celem zasadniczym nadania nazwy czemukolwiek jest uhonorowanie osoby czy podmiotu zasłużonego dla naszego miasta. Uhonorowanie wynikające jakby z autorytetu samego w sobie tej osoby, bądź dokonań, które ta osoba czy podmiot ma dla miasta. Ja tutaj w ciemno głosować nie chciałabym. Prezydent argumentował, że to nie nadanie imienia stadionowi, a nazwy, tak jak w przypadku Stadionu Narodowego w Warszawie, który nosi imię legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Ale w nazwie ma PGE Narodowy. Polska Grupa Energetyczna jest sponsorem stadionu, czyli płaci pieniądze, zapłaciła chyba 40 milionów złotych za to, żeby swoją nazwę dać stadionowi. Po to, podobnie jak innego typu obiekty w całej Polsce rozproszone. Miasto chce w ten sposób pozyskać pieniądze, które następnie przeznaczy na wspieranie sportu uprawianego na tym stadionie. Stąd do konkursu mają stanąć firmy i przedsiębiorstwa, bo urzędnicy chcą nadania nazwy komercyjnej. Chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć ten fakt. Po przyjęciu tej uchwały pan prezydent powoła komisję, która opracuje regulamin postępowania i która wyłoni w następstwie tego firmę bądź osobę, która stanie się patronem tego stadionu. I to aż na 5 lat. Stadion ma mieć w nazwie słowo arena oraz nazwę firmy, która za to zapłaci. Póki co nie wiadomo, ile to będzie kosztować. Wygra ten, kto da więcej. Podobno są już firmy zainteresowane, aby stadion żużlowy nosił czasowo ich nazwę.